22 sierpnia wspominamy błogosławionego Symeona Łukacza, biskupa i męczennika. Symeon urodził się 7 lipca 1893 roku w rodzinie grecko-katolickiej we wsi Starunia w okolicach Stanisławowa, a obecnie Iwano-Frankowska na Ukrainie. Jego rodzice utrzymywali się z pracy na roli. Był wyjątkowo zdolnym uczniem. Jako uczeń gimnazjum w Kołomni zarabiał udzielając korepetycji. W wieku 20 lat wstąpił do seminarium grecko-katolickiego w Stanisławowie. Był wzorowym i bardzo zdolnym klerykiem. Działania I wojny światowej na 2 lata przerwały mu naukę. Święcenie kapłańskie przyjął w październiku 1919 roku, a w grudniu 1920 powierzono mu prowadzenie wykładów z teologii moralnej w grecko-katolickim seminarium duchownym w Stanisławowie. Prowadził je z wielkim zaangażowaniem. Głoszoną naukę potwierdzał życiem. Zyskał sobie przydomek mistrz moralności. Pracę dydaktyczną ówczesne władze przerwały w kwietniu 1945 roku. Ponieważ nasilały się prześladowania kościoła, w kwietniu 1945 roku jeszcze jako wykładowca seminarium został wyświęcony na biskupa. Dokonało się to przy zachowaniu największych środków ostrożności w wielkiej tajemnicy. Symeon rozpoczął duszpasterstwo konspiracyjnie, w ukryciu, świadomy był grożącego mu niebezpieczeństwa. Aresztowano go w październiku 1949 roku. Oskarżono go m.in. za to, że był szpiegiem Watykanu. Zachował się fragment zeznań z jednego z wielu przesłuchań. Zwykle odprawiałem nabożeństwa w mieszkaniu i w niektórych domach, gdzie było od 1 do 30 osób. Udzielałem też chrztów i ślubów, jednak sumienie nie pozwala mi zapamiętać ich nazwisk, aby ludzie, którzy mnie szukali, nie cierpieli z mojego powodu. Działałem z wiarą, że służę sprawie Bożej, więc groziło mi zderzenie z prawem państwowym. Ponieważ państwo uznało mnie za winnego, chcę, aby odpowiedzialność spadła tylko na mnie. Symeon za swoją posługę kapłańską został skazany na 10 lat pracy w obozach na terenie Krasnojarska. Pracował ciężko, ponad ludzkie siły przy wyrębie lasu. Nie zaprzestał tam wśród współwięźniów posługi duszpasterskiej. Zwolniono go po 5 latach. Mimo, że był poważnie chory, nadal w tajemnicy, w konspiracji, sprawował posługę kapłańską. Za taką działalność w lipcu 1962 roku ponownie został aresztowany. Termin rozprawy sądowej wyznaczono na 22 października 1962 roku, gdy w Rzymie w tym samym czasie rozpoczynał się Sobór Watykański II, na którym rozpoczynano pracę nad konstytucją o świętej liturgii. Symeona skazano na 5 lat więzienia. W nim spotkał m.in. młodego Michała Kosyłę, przyszłego kapłana, któremu wykładał teologię moralną. Ksiądz Michał później mimo prześladowań przygotował do kapłaństwa około 20 kapłanów. W marcu 1964 roku, ze względu na poważny stan jego zdrowia, władze więzienne wywiozły księdza biskupa do rodzinnej wsi. Tam jeszcze przez kilka miesięcy codziennie sprawował liturgię, modlił się, spowiadał, zachowywał surowe posty. Znany był z tego, że nie przyjmował żadnych ofiar za swoją posługę kapłańską, a gdy ktoś koniecznie chciał taką ofiarę złożyć, najczęściej w naturze, prosiłby tą ofiarę przekazać komuś ubogiemu. Ludzie, jak kiedyś w seminarium, nazywali go mistrzem moralności. Zmarł 22 sierpnia 1964 roku. Beatyfikowany został we Lwowie 27 czerwca 2001 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Błogosławiony Symeon świętość osiągnął w czasie prześladowania Kościoła jako kapłan, biskup, a przede wszystkim świadek wyznawanej wiary. Jako męczennik pociągnął wielu innych do świętości. Módlmy się. Boże, Ty w błogosławionym Symeonie dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.